Cześć, ja jestem Efren, witam Was serdecznie. Przed nami długo wyczekiwany poradnik dla hunterów, a konkretnie do specjalizacji Beast Mastery. W takim razie zapraszam do oglądania. Otóż, aby wycisnąć maksa z naszego huntera, czyli jak najwięcej DPS-u, będziemy musieli zaprzyjaźnić się z Bobem, znaczy ja tak nazywam go, to jest Raider's Training Dummy. To jest kukła, na której będziemy to wszystko ćwiczyli, to co Wam zaraz powiem. I co jest ważne, na tej kukle trzeba troszkę jednak czasu spędzić, żeby potem te rzeczy wszystkie na rajdzie wykonywać mechanicznie. Żeby nie zastanawiać się, czy teraz po tej umiejętności będzie ta, czy jakaś inna, to po prostu już musi być zapamiętane, czyli warto sobie ze 2 godzinki na tym Bobie posiedzieć i poćwiczyć. No i teraz bardzo ważna kwestia, to są addony. I tak naprawdę tutaj wyróżniam 2 addony do Huntera, które są obowiązkowe, jeden opcjonalny. Obowiązkowe jest to, pierwszy to jest to Recount. On jest w ogóle fajnym addonem, jeżeli ktoś rajduje, bo tutaj możemy sprawdzić bardzo dużo rzeczy. Oprócz DPS-u możemy zobaczyć damage taken, kto na przykład od czego dostał. To jest bardzo istotne, jeżeli na przykład failujemy i chcemy zobaczyć, co jest tego przyczyną. Ale pod kątem DPS-u, ja zacznę bić może te kukłę, to zobaczycie, o co chodzi. Tutaj wyświetla się mój aktualny DPS, czyli ile robię na sekundę, to jest z tej strony, tutaj ile zrobiłem damage done, czyli to będzie no, na rajdach raczej w milionach. I dlaczego to jest ważne? Dużo osób tego nie używa, które znam. Twierdzą, że im to jest niepotrzebne, żeby właśnie bić. Tylko moim zdaniem nie da się stwierdzić, czy robimy dobry DPS, czy zły, jeżeli tego nie widzimy. Teraz zobaczcie sobie, mam auto-atak, widzę na przykład, że ten DPS spada, jeżeli nie używam umiejętności. Czyli to jest jedyne tak naprawdę narzędzie, które nam pozwala stwierdzić, czy coś robimy dobrze, czy źle. Czasami jest tak, że na przykład coś przeriforgujemy i zobaczymy na przykład, że jest spadek DPS-u. Gdybyśmy tego addonu nie mieli, to byśmy o tym nie wiedzieli. Dlatego on jest bardzo ważny. Druga istotna bardzo kwestia. Zobaczcie, jak używam umiejętności jakichś. Tutaj pojawiają mi się sekundy do końca tej umiejętności, czyli to jest cooldown. Nie muszę patrzeć na tą taką właśnie, no, ten taki szary jakby zaciemnienie tego... tej umiejętności, które tam się przesuwa, tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tylko widzę co do sekundy. To jest o tyle istotne, że tak naprawdę Beastmaster jest, jeżeli chodzi o teorię, bardzo prostą specjalizacją, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to są niuanse, które wpływają na DPS. I chodzi o to, że użycie cooldownów jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Jeżeli na przykład zaśpimy z jakimś cooldownem ileś tam sekund, no to po prostu będziemy tracili DPS, dlatego taki addon, który nas informuje dokładnie za ile sekund kończy się jakiś cooldown, jest bardzo istotny, zwłaszcza, że tutaj również ważne jest łączenie ze sobą różnych cooldownów. Czyli na przykład jeżeli widzę, że za 3 sekundy jakiś będzie dostępny, który warto połączyć z tym, który teraz mogę użyć, to wtedy poczekam. I ten addon właśnie nam w tym pomaga. No i kolejne, widzicie, to mi się świeci. To jest JS Hunter Bar. To jest taki fajny addon, który po pierwsze nam pokazuje tutaj fokus. Dobra, użyję na przykład Rapid Fire. Pokazuje mi właśnie, ile ta umiejętność będzie trwała. Czyli na przykład, że podczas trwania Rapid Fire warto użyć umiejętności, które zwiększają atak, ponieważ wtedy mamy zwiększoną szybkość ataku. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy te migające takie kwadraciki. To one nam mnie informują o stakach Frenzy. Oczywiście to w grę też jest takie strzały, czyli teraz powinienem użyć Focus Fire, żeby sobie zwiększyć haste. No i ten addon oprócz tego pokazuje nam, jaki mamy w tym momencie aspekt. To jest ważne, na przykład jeżeli zginęliśmy i biegliśmy sobie właśnie na aspekcie, czy to aspekt of the pack, czy aspekt of the cheatach, on jest akurat podświetlony, zobaczcie, że to jest zły aspekt w tym momencie, bo jeżeli chcę bić, powinienem mieć aspekt of the hawk, czy tutaj w tym przypadku Iron Hawk, bo to jest talent. Czyli te 3 addony polecam mieć. Jeszcze raz, to będzie Recount, Omni CC oraz JS Hunter Bar. Kolejna kwestia, którą się zajmiemy, są to talenty. I tak naprawdę, kiedyś mieliśmy tych talentów całe drzewka, tam troszkę tego było, trzeba było bardzo dobrze te wszystkie talenty kojarzyć, żeby wiedzieć co z czym i tak dalej. Teraz jest tego mniej, jest o tyle prościej, że talenty są bardziej sytuacyjne, ale i tak możemy, że tak powiem, takie najbardziej uniwersalne zestawy sobie tutaj ułożyć. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy zestaw talentu, czyli na 15 levelu, tak naprawdę bierzemy 2 pod uwagę. Pierwszy jest to Post Haste, który daje nam 60% speeda więcej przez 8 sekund po użyciu Disengage'a. To jest dobre na walki, gdzie będziemy musieli dużo biegać, gdzie na przykład będą nas jakieś ady ganiały lub będziemy musieli je kajtować. Natomiast drugi bardzo fajny jest to Crouching Tiger Hidden Chimera. Jest to talent, który nam zmniejsza cooldown disengage o 10 sekund, czyli będziemy mogli o wiele częściej odskakiwać. To jest 15 sekund w tym momencie, normalnie jest 25. Natomiast druga fajna sprawa to jest Deterrence, który ma cooldown zmniejszony aż o 60 sekund. Normalnie ma cooldown 120 sekund, czyli możemy 2 razy częściej tego używać. To jest ważne w walkach, gdzie na przykład właśnie często będą co pewien czas jakieś duże obrażenia. Na przykład jak mamy Stone Guarda, gdzie trzeba używać właśnie Deterrence, żeby na przykład niszczyć te kryształy, to bardzo pomaga tam w walce. Taki talent się przydaje. Kolejna kwestia jest taka, że bardzo dużo hunterów właśnie wzbrania się przed tym talentem, bo na przykład uważają, że nie opłaca się za bardzo używać Deterrence, ponieważ wtedy nie możemy bić i tracimy DPS. Kwestia jest taka, że to można rozwiązać za pomocą bardzo prostego makra, które nam ten Deterrence anuluje po chwili. Ważne jest po prostu, żeby użyć go w tym momencie, kiedy będą obrażenia, czy
czyli na przykład na sekundę czy półtora i potem możemy go bardzo szybko anulować, nic na tym nie stracimy, a pomożemy bardzo po pierwsze healerom, bo będą mieli mniej do roboty, po drugie sobie, bo na przykład, bo nie zginiemy, jeżeli mamy mało HP. Ja pamiętam, bardzo często mi się to przydawało w walce ze Spirit Kings, tam na przykład, gdzie mamy kilka ataków naraz, tam to na przykład ten flanking orders, czyli na nas ci żołnierze, można sobie przez to wszystko przebiegać mając DT Rens, nic po prostu nas nie zastanuje, nic nie dostaniemy żadnych obrażeń, to jest mega rewelacyjny talent. No i dobra, idziemy do kolejnego zestawu, czyli to jest poziom 30 i tutaj tak naprawdę bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie silencing shot. Oprócz tego, że to robi oczywiście silencer na 3 sekundy, to ważniejsza tego funkcja jest taka, że to potrafi przerywać. A jak wiadomo, jeżeli coś się da przerywać na bossach, to trzeba to robić, więc Hunter będzie mógł co 20 sekund przerwać coś. Hunterem oczywiście jest o tyle fajnie, że może z dystansu przerywać, ma troszkę większy cooldown niż większość tych DPS-ów, natomiast może zrobić to z dystansu, więc również to jest plus. I teraz tak, 45 level. Tutaj mamy 3 talenty, które nam pomagają przetrwać. I tak naprawdę każdy z nich jest warty uwagi, tylko troszkę pod innym sensem. Exhilaration daje nam 30% heala natychmiastowo, znaczy 30% naszego HP, za tyle nas leczy. To jest raz na 2 minuty. To jest warto używać tego w walkach, w których ogólnie jest mały damage, tylko są takie momenty, gdzie bardzo dużo dostajemy, bo wtedy możemy pomóc healerom siebie uratować. 30% naszego HP przy obecnym HP, tak, to jest bardzo dużo. Więc to na takie walki by się przydawało. Dalej jest Aspect of the Iron Hawk. To jest moim zdaniem najbardziej w tym momencie przydatny talent. Praktycznie w każdej walce się przydaje. To znaczy on nam daje to, że mamy zmniejszone obrażenia, wszystkie obrażenia, które przyjmujemy o 15%. To jest ważne w walkach, w których dostajemy dużo obrażeń, a teraz no praktycznie każda walka taką jest. Więc wszystko co nas trafi, trafia nas o 15% słabiej. Naprawdę bardzo dobry talent. I ostatni jest to Spirit Bond. To jest w tym momencie moim zdaniem nie za fajny to jest talent. On by był dobry na walki, gdzie dostajemy ciągle przez pewien czas obrażenia, ale one są słabe, bo jeżeli na przykład będziemy dostawać przez pewien czas, no to ten Spirit Bond będzie robił overheala, więc po prostu nam się nie przyda. W tym momencie moim zdaniem z tych 3 talentów tak czy siak najbardziej uniwersalny będzie ten, czyli Aspect of the Iron Hawk, 15% redukcji wszelkich obrażeń. Dalej mamy 60 level. Tak, tutaj bardzo szczerze powiedziawszy się zastanawiałem, tutaj się posiłkowałem jeszcze i Icy Veinsem i Noxikiem i właśnie sam spędziłem bardzo dużo czasu na kukle. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o Beastmaster, najbardziej tutaj przydatny będzie Dire Beast. To jest oprócz tego, że przywołujemy sobie bestię, która będzie tam, no, nie za mocno, ale biła. Dodatkowo jeszcze z każdym atakiem ta bestia będzie zyskiwała dla nas 5 fokusu. Dla nas. Czyli, no krótko mówiąc, to jest taki cooldown, który nam może szybko zregenerować fokus, a jeżeli mamy fokus w Beastmastery, to wiemy, że możemy go spożytkować na spam Arcane Shotów, ale o tym będzie przy rotacji. Czyli z tego ja bym wybrał Dire Beast, naprawdę najbardziej opłacalne. No i przechodzimy do 75 levela. I tutaj tak naprawdę dwa, które możemy wziąć pod uwagę, to jest Murder of Crows i Link's Rush. One są mniej więcej podobne, z tym, że jeżeli gramy w Beastmaster, a to jest poradnik do Beastmaster, Link's Rush jest po prostu niesamowity. Dlaczego? Nasz pet będzie atakował 9 razy przez 4 sekundy, zadając 200% obrażeń z każdym atakiem. A jak wiadomo, w Beastmaster pet, znaczy jego obrażenia dokładnie peta, zależą od naszego poziomu Master. Czyli im więcej mamy mastery, tym więcej to się, że tak powiem, to wszystko zestakuje, czyli tym więcej peta da obrażeń. I dodatkowo to jest po prostu mega rewelacyjny talent, jeżeli chodzi o burst. W tym momencie jest to najlepszy talent chyba w grze, jeżeli chodzi o burstowanie, ponieważ pozwala Hunterowi w kilka sekund dosłownie wskoczyć na okolice, nie wiem, 200 tysięcy obrażeń na sekundę, po prostu używając potiona, ale o tym również będzie przy rotacji, jest to mega rewelacyjny talent. I dalej przechodzimy do 90 levela, to są te talenty, które nam mają niby pomóc w walce z wieloma przeciwnikami i w tym momencie moim zdaniem Glaive Toss wychodzi na tym najlepiej, to znaczy jest to atak, który uderza głównego przeciwnika, który jest przez nas zaznaczonym Glaive Tossem, a po drodze wszystkich trafia, lecąc w jedną stronę i w drugą. No i jeżeli chodzi o single target, z tych wszystkich to się najbardziej opłaca, czyli to będzie najbardziej opłacalne w przypadku walk z bossami. Oprócz talentów mamy również glyfy, które są równie ważne. Mamy dwie kategorie glyfów, to są Major Glyphs oraz Minor. Minor, tutaj kiedyś mówiłem, one są bardzo mało przydatne, raczej mają taką funkcję, że tak powiem, for fun. Natomiast jeżeli chodzi o Major, mamy tutaj trzy glyfy, które naprawdę powinniśmy użyć. Pierwszy jest to Glyph of Marked for Death, to znaczy nasze Arcane Shoty, Chimera Shot, Kill Command i Explosioty będą nakładały Hunter's Mark. To jest o tyle fajne, że nie będziemy musieli odświeżać go w trakcie walki, bo no, przecież używamy Kill Command co 6 sekund. Więc tak jakby global cooldown zyskujemy. Nie będziemy tracili tej sekundy, ponieważ ten glyf to będzie automatycznie nakładał. Bardzo przydatna sprawa. Dalej jest Glyph of Animal Bond. To znaczy, jeżeli pet jest aktywny,
cały heal, który będziemy dostawali i nasz pet będzie zwiększony o 10%. To jest naprawdę ważne w rajdach, bo Hunter, jak wiadomo, jest w mailu, nie jest w playtach, więc dostaje ciutkę więcej obrażeń. Natomiast to nam bardzo pomaga i to równoważy, czyli dostajemy po prostu 10% więcej heala od innych. No i ostatni to jest Deterrence, który nam zwiększa redukcję obrażeń, kiedy używamy Deterrence, o 20%. Tutaj też nie każdy wie, o co chodzi. Nasze Deterrence odbija wszystkie nowe obrażenia, które dostajemy po momencie wrzucenia Deterrence, natomiast jeżeli na przykład mamy na sobie jakieś doty i tym podobne sprawy i użyjemy Deterrence, to ta normalna redukcja obrażeń w Deterrence wynosi 30%, natomiast z tym glyfem będzie dodatkowe 20%, czyli aż 50%. No i dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, jaką są statystyki. Jak wiadomo, dla Huntera najważniejsza będzie zręczność, czyli agility, ale oprócz tego mamy bardzo dużo tak zwanych secondary stats, czyli tych statystyk drugorzędnych. I są to rzeczy właśnie, które są na sprzęcie, to znaczy mamy mastery, mamy crit, mamy haste, mamy hit i mamy expertise. I teraz oprócz tego, że mamy te różne statystyki, wiadomo, że pewne będą ważniejsze, inne będą troszkę mniej ważne, natomiast przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to znaczy hit chance i expertise. To są dwie rzeczy, które muszą być skapowane. To znaczy, hit chance, musimy mieć tego tutaj 7,5%, to nam daje to, jak widzicie, target level 93 i obok jest czaszka. To jest poziom bossa. I miss chance, czyli szansa na pudło, musi wynosić 0%. Żeby mieć 0%, trzeba mieć tego 7,5%. I tak samo expertise trzeba mieć 7,5%, ponieważ wtedy będziemy mieli 0% szans na to, że przeciwnik zdodżuje nasz atak. Oczywiście robiąc reforge, nie da się zrobić tego idealnie 7,50, ja tu mam 7,59, czyli troszkę więcej, natomiast expertise mamy 7,44, czyli mam tylko 6, że tak powiem, setnych procenta szans na to, że zdodżuje. To nie jest dużo, raczej to się nie zdarza przy takiej ilości. Ale te rzeczy są po pierwsze istotne z jednego powodu. Jeżeli na przykład mamy atak typu kill command, którego używamy raz na 6 sekund i dajmy na to, że raz na pewien czas trafi się nam pudło, będzie to niesamowita strata DPS-u. Coś takiego po prostu nie może mieć miejsca, czyli nie możemy misować ataków i tak samo nie może przeciwnik dodżować naszych umiejętności specjalnych, ponieważ każde pudło, każde dodżowanie umiejętności specjalnej będzie oznaczało niesamowitą stratę, jeżeli chodzi o DPS. I teraz tak, jeżeli sobie zreforgujemy sprzęt, ustawiając właśnie te kapy, musimy brać pod uwagę pewne rzeczy, to znaczy mamy tutaj ważność, czyli priorytet w kolejności, w jakiej te statystyki powinny być, czyli najważniejsze dla nas będzie critical strike. To daje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, zwiększa szanse na to, że będziemy mogli krytować. Każdy kryt to jest 200% normalnych obrażeń, czyli jeżeli nam się uda skrytować, niesamowity boost do obrażeń. Druga kwestia jest taka, że w Beastmaster jest coś takiego jak go for the throat, to znaczy przy każdym ataku naszym, jeżeli skrytujemy przy normalnym autoataku, właśnie włącza się ta umiejętność petowi, czyli będzie generował sobie 15 fokusa, czyli pet będzie miał więcej fokusa, będzie mógł więcej bić. Bardzo fajna sprawa. Druga kwestia jest to haste, który oprócz tego, że szybciej możemy używać na przykład Cobra Shota, czyli umiejętności, która nam pozwala generować fokus, sama regeneracja fokusa jest szybsza dzięki większej ilości haste'a. I ostatnie Master. I teraz tak, tutaj tak naprawdę jest cały czas taki konflikt, to znaczy co jest ważniejsze, haste czy Mastery, ponieważ Mastery, każdy punkt Mastery daje w Beastmaster o 1% większe obrażenia peta. Ale tak naprawdę bardzo długo to testowałem i też tutaj mówię, wspierałem się czy to Icy Veinstem, czy Noxikiem i jakimiś tam ich przeliczeniami i tak dalej. I wychodzi, że w tym momencie, mimo że jestem w Beastmaster, zawsze Mastery było bardzo ważne w Beastmaster, to teraz właśnie haste jest troszkę wychodzi naprzód. To zwłaszcza widać, jak mamy bardzo słaby sprzęt na początku, jak jeszcze nawet nie mamy wszystkiego z dungeonów heroicznych. Jeżeli sobie zrobimy wtedy reforge'a w haste, nawet nie w kryta, tylko w haste'a, dostajemy bardzo dużego boosta do obrażeń, ponieważ szybciej po prostu kastujemy Cobra Shota, możemy więcej arcane shotów przez to wypuścić, ale o tym będzie również w rotacji. Czyli podsumowując, dla nas będzie najważniejszy crit, haste i mastery w takiej kolejności. Jeżeli teraz tak, mamy jakiś sprzęcik, na którym nie ma kryta, to będziemy reforgowali najsłabszą statystykę w kryta, czyli w takim wypadku to będzie mastery. Jeżeli będzie na tym mastery, będziemy reforgowali sobie wtedy, znaczy jeżeli będzie na tym kryt na przykład i mastery, to wtedy będziemy mastery reforgowali w haste'a. Czyli zawsze staramy się, żeby na sprzęcie był kryt i haste, oczywiście po uwzględnieniu kapów. Czyli najpierw będziemy musieli te najsłabsze statystyki przereforgować w hita i w expertise. Jeżeli ktoś ma problemy z tymi reforgeami, czyli krótko mówiąc tego nie ogarnia, tutaj macie adres strony, to się nazywa Ask Mr. Robot, to jest dość często strona aktualizowana
to w tym momencie te wszystkie, jeżeli chodzi o stat priority, czyli ten priorytet statystyk, to się wszystko zgadza i naprawdę bardzo fajnie to przelicza i nam pomoże to bardzo fajnie dobrać. Czyli jeżeli ktoś ma problemy, to polecam tę stronę i będzie łatwiej te wszystkie reforge zrobić. Tak naprawdę reforge są bardzo ważne, to również jest często lekceważone, a nie mając tych kapów, tak jak wcześniej mówiłem, robimy bardzo niski DPS, czyli to jest bardzo ważna sprawa. Enchanty, czyli rzecz, której nie można nawet troszkę lekceważyć. Na czerwono mamy nazwy części ekwipunku, czyli na ramienniki, peleryna i tak dalej. Na czarno są nazwy enchantów po to, żeby łatwiej nam to było namierzyć w grze, czy to na H, czy poprzez profesję. Natomiast na pomarańczowo mamy z prawej strony, co te enchanty dają. I wystarczy spojrzeć na te pomarańczowe i sobie podsumować, ile możemy zyskać zręczności plus innych statystyk. I dochodzimy do wniosku, że naprawdę enchantów nie można nawet troszkę zlekceważyć. Nazwy oczywiście tych części ekwipunku podałem po angielsku, żeby potem nie było wątpliwości, bo już nieraz mnie ktoś pytał, co to są karwasze, czy coś takiego, więc żeby było tak jak wyże. I teraz tak, jak zauważyliście pewnie, przy niektórych częściach ekwipunku mamy dwa lub więcej enchantów. I już właśnie mówię, o co chodzi. Przy klołku mamy do wyboru albo 180 hita, albo 180 kryta. Tak jak mówiłem, kryt jest bardzo ważny, jeżeli nie najważniejszy, ale jeżeli mamy kapa hita i właśnie po to jest ten tutaj enchant. Jeżeli na przykład sprzęt nam nie pozwala na to, żeby po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego przereforge'ować, albo ten sprzęt za mało daje nam tego hita, to wtedy użyjemy sobie takiego enchanta, bo kap, jak wcześniej mówiłem, jest bardzo ważny. Dalej mamy gloves, czyli rękawice. Tutaj mamy do wyboru albo 170 expertise, mastery, albo haste. I teraz tak, haste i mastery to te będą, które będą miały duży wpływ na nasz DPS, natomiast jeżeli nie mamy kapa expertise, będziemy musieli sobie tego enchanta użyć. Tutaj również warto zwrócić uwagę na belt, czyli pasek, który daje nam możliwość, jeżeli użyjemy living steel belt buckle, dodatkowy slot na gem, czyli będziemy mogli włożyć dodatkowy kryształ, tam klejnot, który daje nam pożądane przez nas statystyki. I tak samo, tak jak było z reforge'ami, jeżeli ktoś ma problem z tymi enchantami, czy tam kamieniami, nie będzie wiedział co gdzie włożyć, warto skorzystać z tej strony Ask Mr. Robot, bo to pokazuje nam właśnie najlepsze możliwe dla nas enchanty oraz jakie kamienie należy włożyć po uwzględnieniu naszych reforge'ów i tak dalej, czyli bardzo fajna strona, polecam również zajrzeć, jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić samemu. No i wreszcie przechodzimy do najważniejszej rzeczy, którą jest rotacja. Tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli chodzi o teorię, ona jest bardzo prosta, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, tutaj takie właśnie niuanse mogą zaważyć na tym, jak to będzie wyglądało. Tutaj głównie chodzi o tak naprawdę łączenie ze sobą różnych cooldownów. Ale zasada jest taka, że zawsze na celu musimy mieć na start Hunter's Mark. To nam daje dodatkowe 5% obrażeń, jeżeli chodzi o ranged, czyli wszyscy, którzy, no czyli tu będą hunterzy tylko, będą mieli 5% więcej obrażeń. Kolejna kwestia jest taka, zawsze będziemy zaczynali Serpent Stingiem, jego praktycznie więcej w walce nie będziemy używali, ponieważ Cobra Shot odnawia jego czas trwania. Jeżeli czasem po prostu nam się zgubi, że tak powiem, czyli nie zrobimy Cobra Shota, to czasem możemy odnowić, ale ogólnie rzecz biorąc raczej to się rzadko zdarza. No i kolejna kwestia jest taka, nasze najważniejsze cooldowny to jest właśnie Rapid Fire, to jest Bestial Wrath, to jest Kill Command, to jest Stampede, to jest Dire Beast i oczywiście Link's Rush, o którym wcześniej mówiłem, bardzo dobry. No i z talentów jeszcze jest Glaive Toss. I teraz tak, ja tu mam takie fajne makro na początek walki, które mi odpala po kolei, to znaczy będę miał wtedy odpalone Bestial Wrath, będę miał Rapid Fire. Te dwie rzeczy. Bestial Wrath wpływa na obrażenia, które zadaje pet. O 20% zwiększa obrażenie zadawane przez peta. Czyli na przykład jeżeli będę używał Link's Rush'a, to się z tym będzie łączyło i tak samo będzie łączyło się ze Stampede. Czyli bardzo ważne jest, żeby te talenty, znaczy te umiejętności ze sobą łączyć, ale o tym powiem jeszcze potem, co trzeba łączyć. Natomiast potem będziemy używali Kill Command. Kill Command to jest nasza główna umiejętność od obrażeń, która zawsze na cooldownie musi być używana. I właśnie po to nam będzie zawsze potrzebny fokus. Trzeba pilnować, żeby mieć tego fokusa na tyle, żeby zawsze móc wykastować Kill Command. Natomiast zawsze, kiedy będziemy mieli za dużo fokusa, czyli widzimy, że na przykład jest kilka sekund do Kill Command, będziemy zjeżdżali fokus za pomocą Arcane Shotów i ewentualnie doładowywali za pomocą Cobra Shotu, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu stoimy i czekamy. Nie może tak być, zawsze musimy coś robić. Hunter, dopóki coś robi, zadaje DPS, więc nie ma sensu nigdy na przykład czekać. A, mam 2 sekundy do Kill Command, to nic nie będę robił, poczekam. Nie ma takiej sytuacji, trzeba zawsze zadawać obrażenia. I teraz jeżeli chodzi o kolejność, oczywiście to, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ważne jest właśnie Kill Command, który jest priorytetem. Zawsze potem będziemy używali Glaive Toss, czyli kiedy jest na cooldownie, Dire Beast również zawsze na cooldownie. Stampede jest, ma 5 minut cooldownu, więc raczej nie będzie sytuacji, że tego użyjemy 3 razy w ciągu walki. Jeżeli użyjemy na początku, to potem będzie po 5 minutach, raczej mało, która walka trwa 10 minut lub więcej, ale jeżeli tak się zdarzy, no to wtedy użyjemy 3 razy. Warto oczywiście również
pamiętać o tym, żeby Link's Rusha także na każdym cooldownie używać, no i w miarę możliwości stakować z Beastly Wrath. I teraz tak, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o początek walki. Używam właśnie Serpent Stinga, potem odpalam właśnie to swoje makro, które odpaliło mi, widzicie, Beastly Wrath i Rapid Fire. Teraz używam sobie Link's Rusha, używam Stampede i Kill Command. I teraz zobaczcie, regeneracja Focusa jest naprawdę szalona. Oczywiście używam jeszcze Glaive Tossa i w tym momencie, znaczy ja to teraz robię powoli, więc tego nie widać, jeszcze zanim by mi się odnowił Kill Command, mamy bardzo dużo Focusa, który możemy zjechać na Arcane Shoty. Naprawdę można wtedy po prostu spamować, ale oczywiście trzeba pilnować tego, żeby było na Kill Command, który jest wtedy priorytetem, czyli mamy znowu 6 sekund i Cobra Shoty. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze trzeba mieć fokus na Kill Command. Nie może być takiej sytuacji też, że mamy za dużo fokusa, tak jak teraz na przykład robię, że mamy 120 i używam Cobra Shota. Nie można tak robić. Każdy moment, w którym mamy pełny fokus, jest również stratą DPS-u, ponieważ to wszystko, zobaczcie jak szybko można zjechać używając Arcane Shotów. I cały czas to są obrażenia. I kolejna kwestia bardzo, bardzo ważna, której nie można ignorować, to znaczy z każdym atakiem pet ma 40% szans, że będzie miał jeden stack Frenzy. Frenzy zwiększa mu atak speed. I to może zestakować aż do 5 razy. I jak widzicie, mi się tu właśnie to podświetla za Donną. Również podświetla mi się tutaj za pomocą tych takich strzał. To jest standardowy interfejs gry. I co daje mi to właśnie Frenzy? Jeżeli teraz użyję Focus Fire, tak jak teraz zrobiłem, dostaje 30% hejsta na 20 sekund. Niesamowita regeneracja jest z fokusa. Bardzo szybko mogę teraz kastować Cobra Shoty, czyli bardzo szybko będę mógł regenerować fokus i bardzo szybko będę mógł go całego, że tak powiem, dumpować na Arcane Shoty. To jest bardzo ważne. I zazwyczaj tak będziemy robili, to będzie priorytetem. Jeżeli to się pojawi, musimy to jak najszybciej zrobić, z wyjątkiem jednej sytuacji. Kiedy widzimy, że nam, że tak powiem, zbliża się cooldown Beastly Wrath, warto się wstrzymać z tym, żeby te Frenzy było na pecie. Petowi to zwiększa oczywiście również szybkość ataku, a Beastly Wrath zwiększa mu obrażenia, więc on będzie zadawał nie dość, że szybciej te ataki będzie robił, będzie zadawał nimi więcej obrażeń, czyli naprawdę warto wtedy, żeby chwilę poczekać. Po 10 sekundach możemy tego użyć śmiało i nic się, że tak powiem, złego nie stanie. No i teraz postaram się pokazać wam te rotacje już w normalnym tempie, a dodatkowo jeszcze bardzo fajny trik, jeżeli chodzi o hunterów. Tak jak wcześniej mówiłem, Link's Rush jest jednym z fajniejszych talentów, zwłaszcza dlatego, że trwa 1,5 minuty, więc używając Readiness będę mógł jakby odświeżyć Link's Rush, a na Stampede już to nie działa, bo Stampede ma 5 minut cooldownu. I teraz co jest ważne? Jeżeli chcemy zrobić naprawdę mega DPS w walce, musimy zrobić coś takiego, co się nazywa Pre-Potion. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to znaczy tak, w trakcie walki możemy Potiona użyć tylko raz, ale jeżeli użyjemy go na przykład na sekundę czy dwie przed rozpoczęciem walki, to on normalnie mu zejdzie cooldown, który trwa minutę i będzie można użyć potem jeszcze raz. I to jest bardzo fajna sprawa, bo ten potion, Vermin's Bite, daje nam 4000 zręczności na 25 sekund. Czyli krótko mówiąc, będziemy mogli użyć Stampede Link's Rusha używając potiona i potem Readiness, żeby użyć kolejnego Link's Rusha. Czyli no, mimo to, że nam się te cooldowny jeszcze nie skończą typu Rapid Fire i tak dalej, zrobimy Readiness, żeby kolejny Link's Rush załapał się jeszcze na potiony. Link's Rush trwa 4 sekundy, więc bez problemu się wyrobimy, na przykład jak będzie 6 czy tam 7 sekund do końca potiona, żeby użyć kolejnego Link's Rusha. Jest niesamowite, po prostu wtedy burst do obrażeń, super to działa. No i teraz pokażę wam, jak to wygląda w praktyce, czyli musimy mieć oczywiście Hunter's Marka, zaczynamy od Serpent Stinga i jedziemy. Oczywiście pada wezmę, żeby nie był na passive, potionek. I mamy teraz niesamowitą regenerację fokusa. Wszystko cały czas jedzie w Arcane Shoty. Kiedy jest Kill Command dostępny, używamy Kill Command. I teraz zobaczcie, jest 12 sekund do końca mniej więcej potiona. 8, dobra, mogę zrobić Readiness, wszystkie jeszcze raz umiejętności, jeszcze raz Link's Rush i wszystko jeszcze raz leci. I to jest tak, ja jestem teraz bez flaska, czyli nie mam dodatkowego 1000 zręczności, nie mam żadnych praktycznie cooldownów i jestem w stanie bez problemu zrobić około 70 tysięcy. Jeżeli jesteśmy na rajdzie, to zdarza się, że przy takim samym właśnie zastosowaniu tych cooldownów można wskoczyć na jakieś 180-190 na chwilę. To jest naprawdę bardzo dużo. Milion HP bossa przy takim czymś po prostu schodzi momentalnie, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. I zobaczcie, że dwa razy naładowało się Frenzy do 5 staków, to również jest bardzo ważne. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sam początek. No a potem, to może dalej będę bił, czyli pilnuję po prostu Kill Command. Kiedy mogę, używam Glaive Tossa. I teraz zobaczcie, znowu jest Kill Command dostępny, używam. Mam za dużo fokusa, zjeżdżam go arcanami. Widzę, że zbliża się mi Kill Command, muszę mieć na niego fokus, więc robię Cobra Shota. I znowu Cobra Shot.
jeszcze raz, poczekam sobie właśnie na Killcommanda. Poczekałem, bo był Beastal Wrath dostępny. Killcommand ma 6 sekund cooldownu, Beastal Wrath trwa 10 sekund, więc warto, żeby obydwa Killcommandy były podczas Beastal Wrath. Na to trzeba zwracać uwagę. Czyli warto czasami właśnie poczekać. Dlatego świetny jest ten Omni CC, bo widzimy dokładnie co do sekundy, ile trwa cooldown umiejętności. I o takich rzeczach należy po prostu pamiętać. Warto sobie jeszcze zrobić, dopisać makro do Killcommanda, żeby na przykład przerywać Cobra Shota. Na przykład to w takim momencie, jak mamy focus, tak jak teraz bym zrobił, na przykład chciałbym przerwać. Ale to nie jest jakieś tam mega nie jest to jakieś mega istotne. Po prostu pamiętajmy, że tak, zawsze Dire Beast na cooldownie, zawsze Link Strash na cooldownie, zawsze Glaive Toss na cooldownie, zawsze Killcommand na cooldownie. Z tym, że zawsze tak, Focus Fire ma pierwszeństwo, tak jak w tym momencie. Potem ma Killcommand pierwszeństwo i dopiero potem będzie Glaive Toss. To jest kolejność, której należy używać tych umiejętności. A ja wam jeszcze pokażę, które cooldowny ze sobą warto łączyć za chwilkę. No i mamy takie małe podsumowanie tych cooldownów, czyli w części to, co przed chwilą powiedziałem, kilka nowości. Czyli tak, Dire Beast będziemy używali na każdym możliwym cooldownie, ponieważ to będzie nam cały czas generowało fokus. A każdy dodatkowy fokus, kiedy nie używamy Killcommand, będzie szedł walkę niż o ty, co naprawdę nam zwiększa obrażenia. Link's Rush, kiedy tylko się da, ale w miarę możliwości staramy się łączyć to z Beastal Wrathem, który zwiększa nam obrażenia peta 20% dodatkowe, więc łączenie tych dwóch cooldownów jest naprawdę wskazane. Beastal Wrath oczywiście na każdym możliwym cooldownie, chyba że na przykład widzimy, że zaraz będzie właśnie Link's Rush, to trzeba chwilkę poczekać, czy tak samo jak na przykład zaraz będzie Killcommand, żeby również połączyć dwa Killcommandy z jednym Beastal Wrathem. Rapid Fire, kiedy tylko się da, ale nie stakujemy tego z heroizmem, Time Warpem, czy wszystkimi innymi umiejętnościami, które zwiększają hejsta, ponieważ po prostu tyle hejsta nam nie jest potrzebne w jednym momencie, to się nie opłaca. Readiness oczywiście na każdym możliwym cooldownie, ponieważ to nam odnawia cooldowny wszystkich umiejętności, tak? Więc kiedy tylko się da, będziemy tego używali, ale zwróćmy uwagę na to, że zanim użyjemy Readiness, żeby wszystkie inne cooldowny użyć, czyli na przykład jeżeli mamy Link's Rush dostępny, trzeba go użyć, skończył się i dopiero używamy Readiness, żeby nie marnować tych cooldownów. No i Stampede. Stampede używamy kiedy tylko się da, to ma aż 5 minut cooldownu, więc tak, tak naprawdę jeżeli użyjemy tego na początku walki, potem gdzieś po 5 minutach, no to jeżeli walka trwa poniżej 10 minut, to już raczej trzeci raz tego nie użyjemy, więc wtedy z tym drugim użyciem można się wstrzymać, na przykład wtedy, kiedy będzie trzeba po prostu więcej przyłożyć bossowi, czy wtedy, kiedy będziemy mieli pota, czy coś takiego, czyli warto wtedy to będzie połączyć na przykład, czy też z Beastal Wrathem połączyć, w ten sposób to zrobić trzeba będzie. No i to było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik dla hunterów. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja staram się na wszystko zawsze odpisywać, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!